Juniorzy Zagłębia Lubin awansowali do półfinałów Mistrzostw Polski. W turnieju ćwierćfinałowym rozegranym w Lubinie podopieczni Jarosława Hübnera zanotowali 2 zwycięstwa oraz remis i zajęli 1. miejsce. Oznacza to, że Miedziowi będą gospodarzami turnieju półfinałowego. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Droga do Finału. Tym razem jesteśmy na hali, gdzie rywalizują juniorzy Zagłębia Lubin. Naszym gościem jest dzisiaj trener Jarosław Hübner. Witam, trenerze. Witam serdecznie. W dobrych nastrojach jesteśmy, ponieważ 2 wysokie zwycięstwa. Pan chyba również jest zadowolony z postawy swoich zawodników. Zadowolony jestem, natomiast uśmiech na twarzy za gości to po jutrzejszym wygranym meczu, mam nadzieję. Dopiero wtedy. Gra się do końca, prawda? Także to jest podstawa. Jak pan te pierwsze 2 spotkania oceni? Dzisiaj na początku tylko drugiej połowy trochę zabrakło przede wszystkim skuteczności, no ale pewnie wygraliście różnicą ponad 10 bramek. No tak, no przede wszystkim nastawiliśmy się wspólnie z drużyną na takim krótkim obozie przygotowującym się w Łodzicach na bardzo mocną obronę, na szybki atak. I to nam się sprawdziło, prawda, ta obrona. Tracimy mało bramek, w miarę dużo rzucamy, także obrona jest tutaj podstawą, szybki atak też, a kto nie wypali, wtedy można dopiero grać spokojnie tak pozycyjnie. Wczorajsze spotkanie, jeszcze pewniejsze zwycięstwo niż dzisiaj, czy tak naprawdę dopiero ten mecz z Nielbą Wągrowiec będzie trudniejszy? Czyli te mecze są nierówne, prawda, dlatego że drużyna z Warszawy miała jakieś tam problemy natury technicznej z przyjazdem. Wygraliśmy dość wysoko, dzięki dobrej naszej też grze oczywiście. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba grać do końca, ponieważ nie ma co się bawić jakieś małe tabele, różnice bramek, trzeba wygrywać swoje mecze i iść do przodu dalej. Zwłaszcza, że mamy gramy wysoką stawkę, ponieważ półfinał Mistrzostw Polski, czy najlepsza 16, będzie gościła w Lubinie, jak wygramy ten mecz. No właśnie, tym razem też gracie w Lubinie ćwierćfinały. Pomaga to zawodnikom, że grają przy własnych ścianach, no i sporo kibiców na tych ćwierćfinałach. No dziękuję kibicom przede wszystkim za przyjście. Trzeba się było zapytać zawodników. Nie pytałem się o to zawodników, czy im to pomaga, dlatego że no różnie, wiem, że niektórzy nie chcą, żeby przychodzili rodzice, czy jakieś tam osoby towarzyszące. Natomiast myślę, że zawsze te swoje ściany powodują, że przy tej świetnej publiczności, przy tych świetnych tutaj pamiętnych super, jak to można powiedzieć, plakatach, kiedy zdobyliśmy mistrzostwo, czy wicemistrzostwo Polski, no to motywuje chłopaków do pracy. Jakie cele na ten sezon przed juniorami Zagłębia? Bo ma pan, trzeba przyznać, no, zdolną młodzież. No tak, ciężka praca kilkuletnia spowodowała, że ci chłopcy się rozwijają. Zawsze celem będzie to, żeby jak największa ilość chłopaków zasiliła pierwszy zespół Zagłębia Lubin. To jest cel nadrzędny. Natomiast jeżeli uda się walczyć z najlepszymi na finale Mistrzostw Polski, zdobyć jakiś medal przy okazji, to bardzo chętnie. Prowadzi pan 2 drużyny Zagłębia Lubin juniorów. Proszę wyjaśnić kibicom, jak to wygląda. Czy zawodnicy z jednej drużyny mogą przychodzić do drugiej? No i czy ma pan przez to dużo więcej pracy? No bo w końcu to są 2 drużyny. No pracy na pewno dużo więcej, ponieważ pracuję takie 2 bloki 1,5 godziny dziennie. Natomiast jest to przyjemna praca z taką młodzieżą, z takimi fajnymi ludźmi. To świetna praca. Natomiast w rozgrywce dolnośląskiej jest taki przepis, w ogóle w rozgrywce jest taki przepis, że drużyny grały osobno, nie można było zawodników zmieniać. Dopiero od meczów tych centralnych, ćwierćfinałowych można było łączyć drużynę. Każdy walczył o miejsce w składzie. 24, 24 najlepszych pojechała na obóz do Siewodzic. Dołączył do nas jeszcze zawodnik SMS-u Kamil Pedryc i wspólnie razem wybraliśmy 18, która teraz się rozbija z innymi drużynami o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dzisiaj trener juniorów Jarosław Hübner. Dziękuję Panie trenerze. Dziękuję bardzo. Jeszcze na zakończenie trener obiecał nam, że opowie dzisiaj kawał. Prosimy. No to nie wiem, powiem szczerze, że ciężko jest z tymi kawałami, dlatego że ja mam 2 rzeczy. Mam gumowe ucho, czyli bardzo słabo słyszę, nie mam głosu, więc nie śpiewam, wolę tańczyć, żeby mam coś robić. Natomiast jeżeli chodzi o kawały, to mam takich świetnych kolegów, którzy świetnie opowiadają, wolę się śmiać z tych kawałów, nie? Na domiar tworzyliśmy kiedyś kabaret razem z Romanem Żurkiem, który obecnie występuje w Neonówce. To jest kolega z mojej klasy z technikum, natomiast ja bardziej pisałem teksty niż o tych kawałach mówiłem. To chyba jest największy kawał, tak naprawdę.